Hej, 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 z tej strony Timmy i mam dla was naprawdę niesamowitą teorię, dzięki której zmienicie swoje zdanie o postaci, jaką jest Nightmarion. Odpowiemy sobie na parę pytań, kim jest Władca Śmierci we FNAF-ie, kto to w ogóle jest, jak bardzo ważnym szczegółem są oczy we FNAF-ie, takie białe kropki, one będą bardzo ważne, kogo symbolizuje Nightmarion w grach i kiedy tak naprawdę pojawiła się pierwszy raz. Ten materiał to teoria, jednak, no cóż, fabule nie zmienia za bardzo nic. No ale poszlaki sprawiają, że jest całkiem wiarygodna, dlatego zapraszam was do posłuchania opowieści o Nightmarion. 23 października 2015 roku, dokładnie tydzień przed premierą Halloween DLC dla FNAF 4, Scott dodał zapowiedź na stronie scottgames.com zatytułowaną Don't Wake the Baby.jpg. Na początku widzimy pluszowego Freddy'ego siedzącego w ciemnej otchłani, właściwie na czarnym tle, no i właściwie nic się na tej zapowiedzi nie dzieje, do kiedy nie rozjaśnimy obrazka. Rozjaśniony obrazek odkrywa przed nami zdecydowanie nieco więcej. Przedstawia łóżko, rozświetla Freddy'ego, przez co on nabiera nieco złotej barwy, a za miskiem jest kształt przypominający jakiegoś upiora. My dzisiaj wiemy, że jest to Nightmarion, ale wtedy, oj, 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 nikt nie wiedział, co to jest. Kiedy ten potwór się w ogóle pojawia na obrazku? No, gdy go rozjaśnimy, zwiększymy jasność. Czy to jest symbol tego, że pewne rzeczy we FNAF-ie zauważymy dopiero, gdy ktoś wskaże nam rozwiązanie? Nie wiem, ale to ciekawa teoria? Ciekawe, czy prawdziwa, czy nie. Zauważyliście, że pluszak Freddy'ego zmienia kolor na złoty, gdy rozświetlimy ten obrazek? Wygląda wtedy zupełnie jak Fredbear. I te oczy Nightmarion. Białe kropki. Zaraz, zaraz, czy ten motyw się czasem nie powtarza? Pluszak Fredbeara cały czas przebywa z Bite Victimem. I pomijając wszelkie teorie o kolorach dialogów, złoże cię z powrotem brzmi, jakby mówiła to postać z uniwersum FNAF-a, która w sumie włada życiem i śmiercią w jakiś sposób. Wiem, że jest wielu kandydatów do tej roli, jak to złoży tego dzieciaka znowu, czy jest to William, czy to losowa dziewczynka z podwórka. Jednak, czy te postacie naprawdę mają jakieś wątki związane z tym tekstem? William w tamtym momencie fabuły jeszcze właściwie nigdy nie oszukał śmierci, a ta dziewczynka czy fabularnie jest wspomniane gdziekolwiek o niej, pojawia się gdzieś, no tak średnio. Są teorie, które zakładają, że w ogóle ta taka dziewczynka to jest córka Henry'ego, co nas już dosyć mocno zbliża do tematu marionetki. Okej, w takim razie co z Nightmarion? No ma te białe kropki jako oczy i jeszcze siedzi za pluszakiem Freddy'ego. Z tym wszystkim jest jeszcze coś bardzo ważnego na rzeczy, otóż zapowiedź dla Pizzeria Simulator, którą widzicie tutaj obok. No, po prostu pluszak Freddy'ego. Przez długi czas nie mogłem znaleźć w ogóle rozwiązania tej zapowiedzi, po co on tam był i po co jest tam pokazany i po co przez Scotta był pokazany aż 3 razy. No i teraz już wiem, bo jeśli rozjaśnisz obraz, to nad pluszakiem Freddy'ego będą pojawiać się żyłki. Żyłkę w lalkarstwie używało się na scenie z marionetkami, by widz oddalony od sceny nie zauważył, że tak naprawdę ta lalka rusza się przez sznurki, które pociąga, no, ktoś wyżej. No właśnie, marionetka, ktoś pociąga sznurkami wyżej. To wszystko to teatr, przedstawienie nam wydarzeń, a w sumie kto znajduje się w zapowiedzi do Halloween DLC nad pluszakiem Freddy'ego? Macie tu obok, Nightmarion, z tymi białymi kropkami jako oczy, które kojarzą nam się z pluszakiem Freddy'ego, który też ma białe kropki w oczach. To niesamowite, jak to wszystko łączy się w całość. Hej, Timmy, a co z wątkiem z tymi oczyma we FNAF World? Przecież finalnie okazało się tam, że za tymi białymi kropkami kryje się wtedy nowy animatronik, czyli Baby. No nie ukrywam, przecież tak wyglądają wydarzenia we FNAF World, co jest kluczowe, bo FNAF World to niekanoniczny spin-off serii. Poza tym pojawia się tam głos Baby, a nie sama Baby, czyli jej wizualna prezentacja. No jej tam nie ma, a jest jeszcze FNAF Sister Location i biuro z Custom Nighta i pluszak Fredbeara z krótkofalówką. Krótkofalówką. Poza tym, że ma te oczy, to czy jesteście pewni, że leży tam krótkofalówka, czy jakiś youtuber wam tak powiedział i po prostu powtarzacie? Nie wiem jak wy, ale ja tam widzę pilota, a krótkofalówka to wymysł, by to co widzimy pasowało do teorii, że William Afton gadał przez Fredbeara do Bite Victima. No, skoro już największe antyargumenty mamy już obalone, no to czas rozkręcić tą teorię do maksimum. By zrozumieć, czemu tak bardzo zależy mi na przedstawieniu powiązania Fredbeara z Nightmarion, potrzebuję przedstawić wam krótko historię marionetki. Jak już pewnie wiesz, główną historią marionetki jest to, że ta dziewczynka zza okna nie mogła zostać uratowana przez Security Puppeta, który został zaprojektowany do ochrony dzieci,
noszących zielone opaski na rękach. Niestety marionetka, no, nie potrafiła ocalić kogoś, kto był na zewnątrz. To taka wada konstrukcyjna. Już nie mówiąc, że była zawalona prezentami, tak jakby specjalnie. Musicie pamiętać, że mimo wszystko marionetka to metalowe czujniki urządzenia, a animatroniki w tym świecie mogły działać zaprojektowane jako atrakcja, tak samo jak te z realnego świata. No dobrze, wróćmy do dziewczynki. Marionetka widziała, że dziewczynka jest gdzieś zabierana, no i wszystkie jej czujniki i powody, dla których została zaprojektowana na tym świecie, męczyły ją, by znaleźć dziewczynkę z zieloną opaską. Znalazła ją w zaułku, niedaleko, gdzie William ją porzucił. Jako że została przez Williama wylogowana z życia, to odchodząc z tego świata opętała jeszcze marionetkę, co jest nam symbolicznie pokazane w minigierce. W tym momencie śmierć została pierwszy raz oszukana. Dziewczynka, można powiedzieć, że łącząc swoją duszę z marionetką, przedłużyła swoje życie. Można też powiedzieć, że całkiem niechcący to zrobiła, bo wnioskując z minigierki, stało się to przypadkiem. I to pewnie dlatego widzimy ślady łez symbolizujące nawiedzoną przez dziewczynkę marionetkę. No i jeszcze taki mały szczegół, jakim są białe kropki jako oczy. Fakt, że obok macie niesamowicie piękny render marionetki, to w grze na frakturze maski także możecie zauważyć zużycie oraz delikatne niedoskonałości. No, to teraz z jakiegoś na tę chwilę po prostu powodu marionetka postanowiła, że w podobny sposób jak ona oszukała śmierć, tak pozwoli oszukać śmierć reszcie. Zatrzymała duszę dzieciaków, które podobnie jak ona zostały niespodziewanie wylogowane z życia, łącząc symbolicznie na minigierce ich ciała z metalem animatroników. Zaczęła nagle zarządzać, na kogo nadszedł czas, a kto ma zostać na ziemi dłużej. Niczym władca śmierci. Jednak śmierć każdego kiedyś dopadnie. Lefty zwabił marionetkę i zabezpieczył, aby dziewczynka mogła odejść w spokoju. Na screenie z Lefty mamy trzy rzeczy związane z marionetką. Jej plakat z oczywiście białymi kropkami jako oczy, bo nie mogło tego zabraknąć, to podkreśla jej rolę. Jej artykuły z gazet z nieznaną treścią. No i jest jeszcze plakat, ale nie byle jaki plakat, bo plakat z napisem FUN i pokazuje on wychudzonego na twarzy faceta, który trzyma rękę w tylnej części pleców marionetki, a na pierwszym planie mamy brązowego niedźwiedzia klauna. Zaraz, czy ja o czymś podobnym w tym materiale czasu nie wspominałem? Night Marion za bluszakiem brązowego niedźwiedzia Fredbera pociąga za sznurki i przypomina, że w końcu dojdzie do spotkania ze śmiercią twarzą w twarz. No i tak się dzieje. Marionetka płonie w Leftim, który zabawnym zbiegiem okoliczności przypomina czarnego niedźwiedzia. Jakby miało to być podkreślenie tego, przez kogo ona nagle została wylogowana z życia. Zabawne, że niedźwiedzie i marionetka są zawsze jakoś powiązane w całej historii FNAF-a. A finalnie historia marionetki, czyli tej, co oszukała śmierć, kończy się. Pozostałości mechanicznego ciała bez duszy w środku, czyli maska marionetki i stopione ciało, znajdują się w blobie. A, i warto zauważyć, że jej maska nie posiada śladów łez. No ale to nie wszystko. Dwie małe dziurki światła można zobaczyć w oczach w Security Papecie. Mówiłem, byście zapamiętali w tym materiale wzmiankę o oczach, tych białych kropkach. One pojawiają się dosłownie wszędzie, gdzie jest postać marionetki w coś mieszana. Oczy, o których każę wam pamiętać w tym materiale, są w całym FNAF-ie. Posiada je pluszowy Fredbear. Nie wspominając już o tym, jak marionetka patrzy ci prosto w duszę w snach we FNAF-ie drugim, tą dwójką kropek. Jak Phantom Puppet robi to samo przez twoją twarzą we FNAF-ie trzecim. Ba, nawet pierwszy jumpscare marionetki z FNAF-a drugiego ma te dwie kropki. Jednak najważniejszym jest tutaj Fredbear z UCN-a, który również ma te dwie kropki zamiast oczu. Że te postacie są jakoś ze sobą połączone w taki sposób, no to w tym kontekście to jasne, a stanie się jeszcze bardziej jaśniejsze, co to symbolizuje, gdy weźmiemy pod uwagę jedną małą wskazówkę z książki. Tak, Timmy, książki są niekanoniczne do fabuły FNAF-a, wszyscy to wiemy, tak? Ale słuchajcie, wydarzenia z nich nie wydarzyły się w fabule FNAF-a, to oznacza niekanoniczność. A większość teoretyków bierze książki jako drobne, naprawdę drobne wskazówki od Scotta, na co powinniście zwrócić uwagę w grze. No i cóż za zaskoczenie, w książkach też są te dwie kropki. Dwie kropki mogą być związane z okładką książki, którą tutaj widzicie, Five Nights at Freddy's Fazbear Flights 6 o podtytułem Blackbird, czyli KOS. Jest to opowieść oparta na książce The Raven autorstwa Eda Galena Poe. To poemat o osobie, która jest nawiedzana przez nadprzyrodzonego ptaka, który symbolizuje żałobną i niekończącą się pamięć o strasznych wydarzeniach. No lepiej bym nie podsumował, czym jest Night Marion.
Night Marion. Ona bardzo wyglądem nawiązuje do marionetki. Ma szczupłe, czarne ciało złożone ze splatających się macek, szkieletową klatkę piersiową, długie, wężowe ręce przypominające maskę jak z jakiegoś japońskiego filmu i twarz, która wygląda jak ta marionetki, ale z tą różnicą, że jej maska przypomina czaszkę i ma wyraz, jakby cieszyła się z bólu. Żałoba, ból, strach, straszna przeszłość. Podobno przed śmiercią widzisz całe swoje życie jeszcze raz, jak we śnie. Wtedy mówi się, że śmierć przebiera formę najgorszego wspomnienia, które zabiera cię na drugą stronę. Koszmarna wizja. A to jedynie teoria z gry o miśkach. Śmierć przybiera wygląd podobny do marionetki, byśmy wiedzieli, kto tak naprawdę mści się na Williamie Aftonie za te wszystkie lata, gdy ją zaczął oszukiwać. William sprawił, że nie jedynie on oszukał śmierć, ale i przez niego dziewczynka, którą wylogował z życia, też oszukała śmierć zamiast już odpocząć po tej śmierci. Według legend, śmierci nie wolno oszukiwać, bo przybierze jeszcze bardziej na sile, mszcząc się na tych, co ją oszukują. Night Marion to odwrotność Nightmare animatroników. W momencie, gdy te mają parę rzędów zębisk, jak jakieś rekiny, to Night Marion ma przy nich bardzo skromną szczękę. Nightmare animatroniki to grubasy, a Night Marion jest chuda jak patyk. Podobnie jak fragmenty dzieci we FNAF-ie, cała twarz i ciało marionetki są malowane w odcieniach szarości, jednak najbardziej przerażającą sprawą są, zgadłeś mój drogi widzu, oczy. Teraz przedstawię ci mało znany szczegół, ukryty pod mrokiem i pustką spojrzenia Night Marion. Właśnie pokażę ci jej jumpscare. Dwie białe kropki, no, czego innego się można było tutaj spodziewać? To spojrzenie pustych oczu, ten uśmiech radości, że już po tobie. Zwróćcie uwagę też na ten dźwięk, potem będzie ważny, ale pamiętajcie o oczach. I teraz na pewno o nich nie zapomnijcie, bo rozjaśnię jumpscare Night Marion. To właśnie tak wyglądają te białe kropki z bliska. Śmierć dopadła swoją ofiarę i w końcu cieszy się jak Polak, gdy zobaczy schabowego na stole w niedzielę. Po jumpscare natychmiast powracasz do głównego menu, kończysz rozgrywkę. A co kryje się za tak subtelną wskazówką, no to chyba wam mówić nie muszę. No fajnie, Timmy, ale Nightmare ma przecież dokładnie taki sam jumpscare. Oczywiście, jak najbardziej, masz rację i tutaj muszę pokazać dosłownie nitkę powiązań tych wszystkich animatroników. Nad pluszakiem Fredbera mamy Night Marion w zapowiedzi Don't Wake the Baby. Nightmare Fredbear wygląda jak pluszowy Fredbear, ale w wersji takiej koszmarnej. Nightmare wygląda jak Nightmare Fredbear, jednak jest przezroczysty, a w środku widzimy endoszkielet, który już przezroczysty taki nie jest. Prostym wnioskiem dochodzimy do tego, że to wszystko właściwie iluzja. A już kto podmienia Nightmare'a we FNAF-ie 4 Halloween Edition, to sami dobrze wiecie, ale mam jeszcze jeden do tego bardzo ciekawy szczegół. Oto Nightmare. Mimo że w środku Nightmare'a definitywnie widać endoszkielet, to widać też podobną budowę ciała do Night Marion. Szczególnie klatka piersiowa robi tutaj niesamowitą robotę, ma się wrażenie, że Nightmare to forma przejściowa do prawdziwej formy tego potwora, czyli do Night Marion. To ciekawa teoria, ciekawe czy prawdziwa, czy nie. Night Marion pojawia się również w Ultimate Custom Night, która według wielu ludzi jest czyśćcem Williama Aftona. Są różne opinie, osobiście sądzę, że UCN jest formą kary dla tych, co oszukali śmierć. To jej tortury, a dobrze wiemy, jak bardzo dobra jest w iluzję. Takie założenie ma ten plus, że znajduje się tam również William Afton, jak i reszta oszukańców, więc słowa, jakie wypowiadają animatroniki do gracza, nie muszą trafiać jedynie w jedną postać, a większość dialogów nawiązuje do wydarzeń, gdzie śmierć została oszukana. No i taki mały argumencik, że jak William wpadnie do Old Man Consequences, to szuka Mike'a Henry'ego, żeby mu pomogli. I takie logiczne pytanie. Skąd William by o tym wiedział, że oni gdzieś tam są razem? Raczej nie wołałby o pomoc, która by miała nie nadejść. Night Marion był jednym z animatroników z DLC Halloweenowego do FNAF 4, no i jak wiadomo, sam Scott powiedział wyraźnie, że dodatek nie jest kanoniczny. I całe moje gadanie tutaj mogłoby pójść się kochać, jednak Night Marion powróciła w Ultimate Custom Night i odgrywa całkiem ważną rolę swoimi dialogami.
I tak, reszta z dodatku też się pojawiła tutaj, jedynie z tą różnicą, że Nightmarion pojawia się również w każdej kolejnej grze, co sprawia, że jednak ta postać jest jakoś ważniejsza, o wiele ważniejsza. Jaki mamy opis mechaniki Nightmarion? Nie pozwól, aby twój kursor był zbyt długo na Nightmarion. Nightmarion może pojawić się w czterech różnych pozycjach na ekranie, wgapiając się w nas tymi swoimi białymi oczyma. Ma tutaj takie, dawaj, najeźdź na mnie tym swoim kursorem, wariacie. Co jest jeszcze w tym wszystkim takie ciekawe? Gdy pierwszy raz Nightmarion poznaliśmy, to ona była od nas dosyć daleko, w pokoju, w korytarzu, w FNAF-ie 4. W ucenie, jako że nas wylogowano z życia, to patrzy się na nas blisko, respiram się wręcz przed twarzą. A kiedy się jeszcze tak patrzyła blisko na nas? W jumpscare'ze z FNAF-a 4. Wtedy kończyła nam grę dosłownie. Jako że UCN byłby karą od śmierci za jej oszukiwanie, to teraz, po jej zaznaniu, może być coraz bliżej nas, a my nic jej nie możemy zrobić, bo właściwie już nas dorwała. Przeanalizujmy, co mówi Nightmarion w ucenie. To jest koszmar, z którego się nie obudzisz. Koszmar dopiero się zaczyna. Śmierć podkreśla tutaj dwie sprawy. Teraz już nie ma od niej ucieczki i że koszmar po jej ponownym spotkaniu będzie bardziej dotkliwy, niż gdyby jej nie oszukano. Przypomina także, że przez czyny Williama, ten, którego nie powinieneś wylogować z życia, również oszukał śmierć, a przez sposób oszukania śmierci jeszcze więcej dusz nie zaznało spokoju i też oszukały śmierć. Więc nie dziwne, że śmierć w tym wypadku jest Skorzystajmy śmierci. Jeszcze raz. Śmierć nie może cię ratować. O, a to są bardzo mocno ciekawe teksty, bo po pierwsze, uśmiercenie się przez Aftona spowodowało, że uniknął śmierci, no, oszukał śmierć. Dziewczynka z marionetki umierając również oszukała śmierć, choć w tym wypadku akurat przypadkiem, nie chciała tego zrobić specjalnie. No już nieprzypadkowo dała okazję na oszukanie śmierci innym ofiarom. Jako że tyle razy oszukano śmierć, to teraz dokładnie poznają, czym ona właściwie jest. Jestem przerażającym odbiciem tego, co stworzyłeś. No i teraz najciekawszy fragment. Kierowany bezpośrednio od Williama Aftona, przez którego przypadkiem powstała opętana marionetka przez dziewczynkę. Pamiętacie plakat Fan z FFPS-a na screenie z Left Team? No właśnie. Śmierć poprowadziła tak wydarzenia, by niewinne ofiary, co prawda wykorzystywane w tej grze z Aftonem, zaznały spokoju w odpowiednim czasie, ale by Afton nie mógł już od niej uciec, nękając go przeszłością. Pewnie rzuciło się wam pytanie, czy sama marionetka jest Nightmare marionetką. I odpowiedź jest prosta. Nie. To odbicie tego, co Afton stworzył. Taką formę przybrała śmierć, by w jego głowie utrzymywało się wspomnienie żalu, bólu i cierpienia za to, co zrobił. No i są jeszcze dwa argumenty w tej części, że Nightmarion jest mrocznym kosiarzem. Gdy przejdziemy grę, czyli ukończymy tryb 50/20, to będziemy mieli scenkę, gdzie Golden Freddy się od nas oddala. Przypomnijcie sobie zapowiedzi, o jakich mówiłem w tym filmie z FNAF-a 4 i z Pizzeria Simulator. To o oczach, białych kropkach i że wszystko wygląda na to, jakby Afton po raz kolejny uciekł śmierci. Jednak czy uciekł do świata żywych, czy zaznał wiecznego spokoju? Ech, to już zależy od scenarzystów dalszych części FNAF-a, co z tym fantem zrobią. No i taka pierdoła jeszcze, która wspiera teorię, że Nightmarion jest mrocznym kosiarzem, to fakt, że twarz Nightmarion jest ikoną dla Ultimate Custom Night. Pomimo tego, że w ogóle Golden Freddy jest głównym antagonistą, to w UCN-ie wybrali Nightmarion na twarz tej gry. To niesamowite, jak to wszystko się ze sobą łączy. Kolejny raz, gdy zobaczymy Nightmarion, to już gry od SteelWool Studios. FNAF Help Wanted daje nam bardzo ciekawy szczegół dotyczący Nightmarion. Zbierzemy się nią w Night Terrors w nocy drugiej. Night Terrors to odwrócenie oryginalnych mechanik FNAF-a 4. Musisz głównie szukać skręcających się czarno-białych macek, które losowo pojawiają się z dziwnego otworu na suficie i szafki pod łóżkiem. To co widzisz, no to umówmy się, nie jest jej ciało, no bo nie jest taka wielka i długa, że może sobie wystawać z całego domu i jeszcze sobie machać mackami w swoim pokoju. Jest to dowód na istnienie Nightmarion jako istoty niematerialnej, która może się objawiać na przykład w ten sposób pokazany w Help Wanted. Może ona być za tobą w każdej chwili, zawsze cię obserwować, niczym mroczny kosiarz.
I to jest moment, w którym wszystko zaczyna się składać w logiczną całość. Pamiętasz staw boty z Security Breach z namalowanymi wizerunkami Nightmarion na twarzach? Były to nieczynne staw boty z właśnie namalowanym zestawem białych zębów z czarną paszczą, aby wyglądały jak Nightmarion. No nie mówcie mi, że ten design nie był celowy. Dodatkowo, w przeciwieństwie do ciał typowych staw botów, ich, tak zgadliście, oczy świecą dwójką małych białych świateł. Poza tym na ich klatce piersiowej jest napisane In Your Dreams, co jest bardzo widocznym nawiązaniem. A co jeszcze mają wspólnego z Nightmarion? Dźwięk jumpscare'u. Proszę was o uwagę, będę pokazywać straszaki. Na co to wskazuje? Do jednego wniosku, że właściwie kropięte staw boty, które miały być nieczynne, zostały skrzeszone i użyte ponownie. Wygląda to na symbol oszukania mrocznego kosiarza, wskazując nam sposób, jak Afton cały czas jej unikał i stawał się coraz bardziej maszyną niż człowiekiem. W końcu to jedyne staw boty, od których Grzesio może się posikać ze strachu, bo na niego naskoczą, także straci przytomność. No i mała dygresja. Czemu skoro Nightmare miałby być odzwierciedleniem mrocznego kosiarza, bo też są takie teorie, to teraz nie występuje już właściwie nigdzie w żadnej kolejnej grze. Jest ogromna możliwość, że Nightmare to był fałszywy obraz, a Nightmarion to prawdziwa twarz mrocznego kosiarza. Śmierci we własnej osobie Five Nights at Freddy's. Ta teoria daje do myślenia. Zmienia też pogląd na wydarzenia, ale tak pasuje do przedstawianej fabuły, mało co naciągając pod siebie, że w moich oczach jest mocno prawdopodobna. W końcu jest to ciekawa teoria. No ale ciekawe, czy prawdziwa, czy nie. Choć wbijając delikatną szpilkę w niektóre nowe teorie, przynajmniej tutaj nie ma zamiany mało istotnego elementu, ważne fabularnie, nie ma dzieci robotów, a sama teoria ma całkiem mroczny klimat, czyli w sumie to, czego ludzie oczekują od FNAF-a. Więc to była cała przyjemność z mojej strony, żeby przedstawić wam tę teorię na tym kanale. I mam dla was zadanie. Napiszcie mi w komentarzach, jak byście obalili tę teorię, że Nightmarion to śmierć. Jeśli nie uda się wam obalić tej teorii argumentami, będę uważać, że Nightmarion to reprezentacja śmierci we FNAF-ie w dużym telegraficznym skrócie. W końcu to teoria. Zawsze ją można obalić. I tu chciałbym podziękować wam, wszystkim widzom, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że jeśli nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji na kanale Timir TV lub jesteś nowy i to jest twój pierwszy film na tym kanale, to zrobisz to teraz, zostawisz subskrypcję, bo na pewno trafisz na mnie jeszcze nie raz. Dziękuję też wspierającym, tym co są, tym co byli. Czuję się wyjątkowo, że jesteście, szczególnie właśnie ci, co się tutaj utrzymali. To niesamowite, że wspieracie mnie tak długo i potężnie. Bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Czas na sekcję z fanartami. Jesteście cudowni, że chcecie postawić kreskę na kartce prawdziwej czy cyfrowej z myślą o mnie. Doceniam. A na szczególną uwagę pozwolę sobie przy bransoletce. Jest cudowna po prostu. Jak widzicie, eksperymentuję z formą. Mam nadzieję, że ona również przypadła wam do gustu. W razie czego widzimy się w komentarzach. A to była teoria o Nightmarion jako śmierci we FNAF-ie. A z tej strony Timmy. I nara! Zie!